Siemaneczko, pokażę wam jak zaczynam rozgrzewkę przed treningiem. Ładujemy sobie miareczkę Hyper Pumpa, jedną miareczkę. Do tego zawsze dorzucałem sobie kreatynkę, ale już mi się skończyła. Zrobiłem sobie od tych supli przerwę. Swoją drogą fajnie połączyć te dwa smaki, bo tutaj mamy jabłko, tutaj mamy arbuz i jak to zmieszamy, to jest fajny taki inny smak. Zalewamy sobie troszkę wody. Zamykamy. Miksujemy sobie to. Ogólnie może trochę pokażę swoją siłkę. Jest to siłownia domowa. Tutaj mamy hantelki firmy Marbo Sport. Długo szukałem godnych uwagi hantli i uważam, że Marbo ma wręcz idealne hantle. Na razie jest to taki mały zestawik, ale powoli będziemy zwiększać ten i wypełniać ten stojak, który świeci pustkami na dole. Szkoda tylko, że Marbo ma hantle największe 50 kg. Ostatnio jakoś mam mniej siły na treningu, być może to już jakieś małe przemęczenie. Od 3 miesięcy nie biorę nic ze stajni Burnejki, że tak to nazwę, żadnych suplementów. Ale wróćmy do siłowni, tutaj mam hantle, mam bardzo fajną ławeczkę. Według mnie jedna z lepszych ławek do wyciskań amatorskich, bo tak to nazwę. Tutaj gryf 220 cm, około chyba 18 kg ma, z tego co wiem. Tutaj sobie dałem takie gumki, które hamują właśnie to uderzenie krążka w ten metal. No, takie małe zabezpieczenie, żeby krążki aż tak się nie niszczyły. No, także tak wygląda ławeczka. Tutaj mamy hantelki, mamy obciążenia. Mamy wyciąg, swoją drogą bardzo fajny, gdyby ktoś kiedyś zmienił w nim linki i te, bo są, nie są w ogóle ogumowane. Jak ktoś podnosi większe ciężary, to potrafią się tutaj tak jakby, nie wiem, rozdzielać. Nie wiem, jak to dokładnie profesjonalnie nazwać, ale całość dość fajnie wygląda. Jest dolny, jest górny, wystarczy dokupić sobie do tego siedzisko i można śmigać. Mam też bardzo fajną maszynkę ramię, takie do różnych wyciskań, też firmy Marbo. Można włożyć w jakiś stojak albo w ławkę. Służy do wyciskania na barki, wspięcia na łydki. Wystarczy tylko tu w miejscach rączek sobie dołożyć jakąś rurkę. I można śmiało robić łydki, barki stojąc. Co tam sobie tylko wymyślicie, to da radę tym zrobić. Już Marbo niestety nie produkuje tego, ale jest dość fajną maszyną. I szkoda, że nie produkują. A cała siłownia wygląda tak. W przyszłości będę wykładał tutaj maty gumowane. I może coś powiem, dlaczego akurat firmę Marbo wybrałem. Albo poświęcę na to kolejny vlog. Tego sprzętu przez 11 lat treningów przewinęło się bardzo dużo, więc chyba mam o czym powiedzieć i wrzucić kilka fotek, jak to kiedyś wyglądało. Tutaj mamy przejście na matę, taką małą, sprzęt firmy DBX Bushido. Też uważam, że jak inwestować w sprzęt, to raczej szukać kogoś, kto robi to jakościowo, a nie ilościowo. Tutaj mamy rękawice, to były moje jedne z pierwszych TBX-ów. Mam je chyba z 3 albo 4 lata, może nawet z 5 lat, nie pamiętam dokładnie. No, miałem tych rękawic sporo, one się dość długo rozbijają, jak zależy kto też jaką ma według mnie wagę, bo ja używam dziesiątek, ale to tylko tak treningowo teraz używam dla siebie. Tutaj mamy DBX-y, model chyba 100 kosztują, też bardzo fajne, często w nich robię wygodne. Te są
najdroższe z Bushido i no według mnie szału nie robią. Tutaj mamy tarczę, mamy gumy, łydkownicę, którą chcę sprzedać, ponieważ tamta maszynka służy wręcz idealnie na łydki siedząc, stojąc. No i to wszystko jak na razie. Przejdziemy sobie do treningu. Jeśli kogoś interesuje w ogóle temat siłowni domowej albo chciałby się poradzić, co kupić, jak nie stracić pieniędzy swoich ciężko zarobionych, no to zapraszam do kontaktu. Ja chętnie każdemu odpowiem, doradzę. Tak samo odnośnie suplementów też chętnie doradzę. No i zapraszam na trening. Ogólnie to tak, na czczo 78 kg, powoli będziemy wchodzić na masę i działać coś z suplami Roberta, żeby to miało ręce i nogi. Po 11 latach ciężko z samego jedzenia i być może ktoś mnie teraz zjedzie, że ciężko, ale według mnie jest łatwiej budować masę, jeśli bierze się suplementy, a suplementy takie jak Roberta są według mnie bardzo fajnymi suplementami, pomocnymi na pewno. I co, zaczynamy sobie rozgrzeweczkę. Ja zawsze zaczynam od 4-5 serii szeroko, wąsko, podciągania. Już nie będę pokazywał, bo chyba bardziej będzie to już oklepane takie na poprzednich filmikach swoich wstępnych na YouTube. A teraz przejdziemy sobie do sztangi. Wykonam tutaj 3 serie rozgrzewkowe po 20-30 powtórzeń na sztandze 45 kg, więc bardzo mało albo mało, zależy jak kto woli. I co? I sobie zaczniemy. Tylko ustawię sobie kamerkę. Pierwsza seria 80, później będziemy dokładać 110, 130, 140, 150. Teraz jestem na takim małym roztrenowaniu. Wcześniej jakieś tam większe rekordy robiłem, ale to swoją drogą. Teraz skupiam się bardziej na wyciskaniu hantli na ziemi, tak zwany floor press, i na wyciskaniu hantli. Skończyliśmy sobie 6 serię na 135 kg. Dzisiaj bardzo słaby dzień, więc nie będziemy szaleć. Może będzie na następnym treningu jakoś lepiej. Dopilnuję bardziej diety i to się poprawi na pewno. Niestety nie nagrałem tego, bo nie zauważyłem, że padł mi telefon, a nagrywam telefonem. Teraz właśnie sobie podłączyłem go pod ładowarkę i będziemy działać dalej. Już będziemy sobie nagrywać hantle, wycisk hantlami na ziemi. Nie mamy jeszcze ławki, bo ławkę, którą zamówiłem, zmarł, bo jeszcze nie dotarła. Czas oczekiwania aż 62 dni. No i niestety trzeba jeszcze trochę poczekać. Prosiłem, pytałem, ale
no nie da się nic przyspieszyć. Podziałamy sobie jeszcze może wyciskanie na płaskiej hantlami tutaj. Zobaczymy, jak to będzie szło. Móweczek, jak to Adrian mówi, technika podania sobie tych hantli to jest położenie delikatnie uda pod krążek, bam, jedna, druga, nie czujemy hantli, pauza na dole i lecimy. Jak widzieliście, dzisiaj coś słabiutko, tylko 40 na floor press. Ja sobie popierdzielam z przedłużaczem, żeby wam to nagrywać, bo zaraz padnie znowu telefon i tyle będzie z tych nagrywek. I co? Lecimy dalej bez wymóweczek, jak to Adrian mówi. Zobaczymy, jak przyjedzie, żeby się sprawdził na swoich chyba ulubionych 50-kach. A my działamy sobie. Większych hantli nie mamy. To będziemy sobie tymi małymi hanteleczkami wyciskać. No, trochę sobie daleko je ustawiłem. Ale sobie podjedziemy troszkę. Podjedziemy. Bam. Teraz lecimy. Bez pauzy, bo są lekkie. I lecimy sobie. Lecimy sobie seryjkę 50-kami. Miało nie być, ale... Oj, dzisiaj ważą, ważą. Ogólnie teraz tak, dlaczego używam sobie jakąś taką firmę na łokcie zamiast Monsterów, które są chyba najlepsze na polskim rynku, to tak, po pierwsze przysłali mi tak, jedną M, drugą L i w sumie jak tu wkładać na jedną rękę L-kę, która jest trochę większa od M-ki, ale M-ka nie chce mi wejść w ogóle na ramię, L-ka wchodzi dość ciasno, no i muszę używać takich, być może kiedyś sobie zakupię normalnie jeszcze raz. Nie chciało mi się tego, tak mówię, odsyłać, po prostu rzuciłem to, nie chciało mi się tego im odsyłać, znowu czekać, postanowiłem, że sobie zamówię kolejne takie, od lat ich stosuję, bardzo fajne, takie właśnie słabsze dni są mega pomocne. Dzisiaj jest ten dzień słabszy, ale nic nie poradzimy, wziąłem Hypera miarkę i niestety ja już tyle stosuję Hypera, że po prostu dzisiaj jest nawet niepomocny, za bardzo jeszcze nie jest zapompowany, dopiero 40 minut treningu, dwa ćwiczonka, będziemy wchodzić na masę. W ramieniu, jakby ktoś pytał, 40 na bez pompy, 41,5 z pompą, przy wzroście 1,82 m, także jakoś to chyba wygląda. I co, i lecimy sobie dalej 50-kami. Chyba już ostatnią serię mówiłem, że zrobię 40-kami, ale jeszcze nie wiem. Coś dzisiaj pomyślę, czy męczyć te 50-ki, czy robimy 40-ki. Ogólnie, jeśli ktoś by miał ochotę i zaczął mnie oglądać, chciał wpaść na trening, to serdecznie zapraszam. Siłeczka domowa, dużo poprawek jeszcze w niej będzie. Między innymi oświetlenie, tak jak mówiłem, podłoga. Trzeba dokupić ciężaru troszkę, bramę. Ogólnie zmieniłem dużo sprzętu, ale o tym w kolejnym filmiku. Może połączę kilka fotek ze starej siłowni, jak to wyglądało. I opowiem trochę więcej. Ale na razie działamy sobie tak. Nie ma miękkiej gry. Czekamy na Adriana. Niech przyjedzie, pokaże, jak to się wyciska. Bo ja coś dzisiaj naprawdę mizernie. Bez opasek.
tak jak ta siła powinna być, to żadne opaski nam nie będą pomagać. Zobaczymy sobie, jak idziemy bez tego. Być może lepiej. Który tutaj wam pokażę. Także oprócz rolki przedłużacza jedziemy sobie na statywie z firmy Marbo. Jakby ktoś chciał sobie statyw zakupić, to polecam. Ogólnie to co, nie będę nagrywał kolejnych serii. Zostajemy na dwudziestkach. Jedziemy jeszcze trzy seryjki i przejdziemy do kolejnego.